Fairy tale, new from Stephen King. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i są ze mną. Szymon Cieśliński, Szymas, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Witam Cię, witam wszystkich innych, cześć. I witamy również Sebastiana Kupańczyka, Buriala, cześć. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Chciałem powiedzieć, dawno Cię tu nie było, ale w sumie Byłeś niedawno. Wcześniej dawno Cię tu nie było. Natomiast dzisiaj spotykamy się w takim większym gronie, no bo wyjątkowa okazja. 6 września. Na świecie, a 7 września w Polsce miała miejsce premiera nowej książki Stephena Kinga pod tytułem Baśniowa opowieść. Trochę nam zeszło, żeby omówić tę książkę, ale chcieliśmy to zrobić w większym gronie i dzisiaj sobie o niej pogadamy. Może was spytam, to czy Buriala to nie, ale Szymasa na wstępie, czy ty czytałeś jakieś fantazy, jakąś baść, czyli konkretnie talizman albo oczy smoka Stephena Kinga? Czy to jest twój pierwszy kontakt z takim kingiem? to jest mój pierwszy kontakt z takim no ja czytałem tylko siostrzyczki z alergii nie jeżeli chodzi no, o Wrocław więc no. No, a tutaj raczej, jeśli będziemy porównywać to pewnie do talizmanu, bo Oczy Smoka to mhm. jednak troszeczkę co innego było, a z talizmanem to trochę, trochę zbieżności ta książka ma. Natomiast zanim przejdziemy do samej książki, to bym chciał na wstępie pochwalić Albatrosa, bo w sumie znów bardzo ładnie mm, rozegrali wydanie tej książki. Po pierwsze, dzień po premierze światowej, fantastycznie, jestem zachwycony, że ta tradycja jest nadal kontynuowana w naszym kraju. Po drugie, dostaliśmy dwa wydania e, w miękkiej oprawie prawie zwykłe i w twardej oprawie, na wyłączność Empiku, wersja ilustrowana. Ja niestety przyznam się, że tylko ją przekartkowałem na razie i no, byłem w takim stanie troszeczkę nie do końca e, racjonalnie myślący bo było to po spotkaniu integracyjnym, gdzie akurat mi ta książka wpadła w ręce, no ale przejrzałem sobie te ilustracje, bardzo mi się one podobają. To jest Gabriel Rodriguez i Nicolas Delort i każdy rozdział zaczyna się od takiej ilustracji na jedną trzecią strony, czarno-białej. To nie jest polski wymysł, bo początkowo tak to było zapowiadane, że będzie to polska artystka. To jest też w oryginalnym wydaniu, ale bardzo się cieszę, że takie wydanie w Polsce się ukazało. Jeśli się nie mylę, to to jest chyba drugie ilustrowane wydanie w Polsce, ale to możesz mi burreal poprawić. Chyba tylko Oczy Smoka miały ilustrację. E, Głędy? No właśnie, to to jest piąte wydanie. Christine jeszcze miała ilustrację ta z Ambera. Nielegalne, bo nielegalne, ale miała. To mnie tu zaskoczyłeś, bo... Nawet nie wiem, czy je widziałem. tym leży sobie na półce Zambera, ale ja czytałem pierwszą wersję z Pruszyńskiego. To sobie zaraz obejrzę, jak wrócę, ale nie, na pewno widziałem. Nie, dobra, Siostrzyczki Zelurii w pierwszym wydaniu e, z Legend też miały ilustracje, także dobrze. Trochę tego było, ale fajnie, że jest. <śmiech> e, <śmiech> Natomiast e, cała taka dodatkowa promocja też fajna, no bo dostaliśmy amerykański e, Zwiastun, który jest ładny. Byłem przekonany, że dostanie polską wersję tego zwiastuna, dostaliśmy zupełnie inny, który jest taki trochę takie dzwoneczki, taki trochę kiczowaty, ten, te takie, taka magia przelatująca i te dzwoneczki, raz go obejrzałem, trochę mnie męczyły te dźwięki, ale fajnie, zrobili coś nowego, zrobili coś swojego, to jest zawsze na plus, no i gadżety dla blogerów, instagramerów, których niestety nie widziałem na żywo, co prawda klucz chyba sobie załatwiłem, nie jest to jakiś super gadżet, raczej tak na siłę wymyślony, bo tutaj klucz nie odgrywa żadnej roli, ale fajnie że jest, a koszulki nie będę miał, ale tu nie płaczę, bo te koszulki zrobili chyba tylko pod blogerki w jakichś tam rozmiarach dla liliputów, także mógłbym se na nogę naciągnąć najwyżej i, i, by, i by pewnie obciskało, ale fajnie Tak, to tak, tak też było z y, doktorem Sen, też były tylko małe rozmiary. Ale doktor Sen miał xl -kę. Ja ją do dzisiaj noszę. Jeszcze żyje. To jest jedna z moich najstarszych koszulek i całkiem nieźle się trzyma. No to ja, ja dostałem jakąś Eskę. Tak? Ja schudłem i wchodzę w xl także piąte życie u mnie ma, bo chudny tak jak Sinusoida co jakiś czas. Jeszcze w ramach promocji oczywiście było dużo billboardów, były oklejane autobusy w większych miastach. No, no. Tak, także tutaj ta promocja była troszeczkę większa, bo zwykle to ja widziałem tylko jakiś tam billboard w metrze. A teraz tak naprawdę na autobusu nie widziałem, bo jeżdżę pod ziemią właśnie metrem, ale widziałem zdjęcia po prostu, także wiem, że było. Tak, ja bym jeszcze zaznaczył, że to jest potężna cegła, że ona ma 700 stron i to nie jest nadmuchane 700 stron. To tak naprawdę ta czcionka jest tutaj dosyć niewielka. Mam wrażenie, ja, no, więc y, to nie jest książka na jeden wieczór czy na dwa wieczory, raczej tylko y, można z nią spokojnie spędzić y, gdzieś tam jakąś część lata czy jesieni teraz. Ja też byłem zaskoczony, no bo jednak troszeczkę przyzwyczajili nas, nas wydawcy, że te książki pompują, nawet jak one są grube. Już nie mówię o takich tam głębi i uniesieniach, bo to były inne uh -huh. zupełnie e, książki, ale wiesz, taki pan Mercedes to też była całkiem niezła cegiełka, a czytało się to po prostu strona za stroną przelatywały, nie? bo to, to jednak było e, nie, nie jakoś bardzo napompowany, taki standardowy, powiedzmy, druk, a tutaj on jest naprawdę mały. Te 700 stron e, to jest e, tak, takie, mam wrażenie, że jak, jak nie wiem, jak. Ileś lat temu się książki wydawało? Audiobook ma 22 godziny, a wiesz, taki pan Mercedes miał ich chyba 15. Czyli audiobooki zwykle obnażają to napompowanie tekstu. Nie? Tutaj 22 godziny, ponad 20 godzin to już jest konkretna cegła. I faktycznie mhm. ta książka jest konkretną cegłą. No i właśnie, powiedziałeś, że ona ma 700 stron. I e, chciałbym tutaj już na wstępie zaznaczyć, że postaramy się na razie bez spoilerów. Jeśli one gdzieś nam wyjdą i zaczną wychodzić, no to ja to oznaczę tradycyjnie. Przy czym tutaj no, jest taki problem, że ta książka jest. E, można ją podzielić na takie, takie bloki. Mamy wstęp, który ma 200-250 stron. Potem mamy cały taki dłuższy wątek dotyczący jednej rzeczy. Potem mamy kolejne tam 100-200 stron dotyczące innej rzeczy. Potem finał na kolejne 100 stron. I mhm. no, teoretycznie przejście od wstępu, czyli od tej dwu, 250, 50 stronie strony do wejścia w świat magiczny mógłby być spoilerem. Akurat to nie jest, no bo to zdradzał opis. Widzimy, nawet okładka nam pokazuje dokładnie przejście do świata magicznego. Więc, I powie... wszyscy mówili, tak, że to będzie właśnie powieść fantasy, czego te pierwsze 200 stron absolutnie nie zwiastuje. No, bo tam <noise> nawet nie jest za bardzo zasugerowane. To czy znaczy, może taka mikrosugestia jest, ale to pada dopiero gdzieś tam pod koniec tego wstępu. Do nas. Także o takich rzeczach sobie pogadamy, o konstrukcji tego świata i tak dalej, no ale postaramy się nie wchodzić w szczegóły na razie, w razie gdybyście jeszcze tego nie czytali. I, I tu właśnie rodzi się problem, bo taki podcast powinniśmy zacząć od jakiegoś zarysowania fabuły. No i możemy to zrobić, ale do pewnego momentu pewnie. No to myślę, że zaczniemy właśnie od tych pierwszych 200 stron, tak mniej więcej. Nawet nie 200, a 100. Stół. No nie, no nie, to jest ponad 200. na no 250 mniej więcej przechodzi do innego świata. Ja wiem, że y, tam jeszcze się inne rzeczy dzieją i są, jest kilka zwrotów akcji w tym samym wstępie, nie? no ale, ale powiedzmy do przejścia to jest na pewno ponad 200 stron. No ale to nieważne, dobra, zacznijmy od tego. Poznajemy naszego głównego bohatera. Ma 17 lat i nazywa się Charles Reed. Pewnego dnia Charlie. Ratuje życie starszemu mężczyźnie, przy czym tutaj należałoby trochę to doprecyzować. Chodzi o to, że chłopiec wraca ze szkoły, słyszy zawodzenie psa, psa właśnie tego mężczyzny, podjeżdża na miejsce, z którego dobiegają te odgłosy, widzi staruszka, który się przewrócił i połamał, dzwoni po karetkę i obiecuje zająć się psem i domem na czas jego nieobecności. Ten pies to suka o imieniu radar i jest tak samo stara i schorowana, jak jej pan. Staroszek zaś nazywa się Howard Bowditch i można powiedzieć tutaj, skoro nagrywamy w Radiu SK, a więc w Konglo, że nienawidzi ludzi niemalże tak samo jak Jerry. Nie, w sumie nawet bardziej niż Jerry, o, ale właśnie z braku jakiejkolwiek innej alternatywy no, musi zaufać Charlie'emu. Tak? Pan Bowditch jest samotnikiem, ma tylko swojego psa, musi teraz trafić do szpitala, nie ma innej opcji. Więc chcąc, nie chcąc, musi zaufać Charlie'emu, a Charlie, no jest dobrym dzieciakiem, chociaż ma swoje załuszami, ale ma też ukryte motywacje. Pomaga, właśnie tutaj Staruszkowi, po pierwsze, dlatego, że od razu czuje pewną nić porozumienia między z staruszkiem, przez to, że pała ogromną sympatią do jego schorowanego psa i widzi, że starzec też kocha swojego psa. A druga sprawa to fakt, że Charlie jest przekonany, iż przed laty złożył przysięgę Bogu czy jakiemuś innemu absolutowi. Przysięgę, w ramach której obiecał, że uczyni wszystko, jeżeli tylko jego ojciec wyjdzie z alkoholizmu. I tak się stało. Jego ojciec e, przestał pić, i teraz Charlie wierzy, że nadeszła chwila wywiązania się z tej obietnicy ze złożonego słowa. I dlatego opiekuje się najpierw radar tą słuczką, potem panem Bołdiczem, który wraca, ale potrzebuje rehabilitacji i pomocy, no bo jest połamany i schorowany. No i sprawę komplikuje trochę fakt, że pan Bordic ma wiele sekretów. Między innymi w sejfie trzyma wiadro pełne drobinek złota, złota niewiadomego pochodzenia oczywiście, a do tego w zamkniętej na kłódkę szopie na jego podwórzu, w tej zamkniętej szopie słychać czasem odgłosy drapania i w ogóle jakieś takie niepokojące dźwięki. No i oczywiście w toku fabuły wyjaśni się skąd pochodzi złoto i co tam się w tej szopie czaiło. I to jest właśnie te nawet mówię nawet koło stu stron, nie? no bo to tam się potem się rozwija, dostajemy więcej szczegółów i to jest ten pierwszy akt, który rozgrywa się w Illinois. To prawie by się zgadzało, tylko to jest kolejne 100 stron, a jeszcze wcześniej jest 50 stron, które opowiadają właśnie historię, która działa się wcześniej. Ty wspomniałeś o tej motywacji, ale to chronologicznie, to, to my się nie dowiadujemy o tym później, tylko chronologicznie się dowiadujemy, bo sam bohater, który jest narratorem, yy, na początku nam mówi, że on się mocno zastanawiał, od czego zacząć. I on, mógł, on sam powiedział, że mógłby zacząć od tego, co powiedziałeś, że jest początkiem, ale tak naprawdę zaczął od śmierci matki, bo uznał, że to właśnie był ten. ten... Tak, dostajemy retrospekcję właśnie. No, z tej perspektywy, jak jest narracja prowadzona, to cała historia jest retrospekcją. Tylko, że on się nie cofa tak w takich dowolnych momentach, kiedy mu wygodnie, kiedy mówi, że a no, to teraz by było fajnie wspomnieć o tym, tylko on rzeczywiście to bardzo chronologicznie umieścił i nie bez powodu właśnie rozpoczął to od właśnie od śmierci matki, od alkoholizmu ojca, od wyjścia z alkoholizmu właśnie w tej obietnicy, i później właśnie tak naprawdę było to spotkanie w tym domu z psychozy na Jaworowej 1. I, I to mhm. tak, rzeczywiście, to jest tam te, te 150 stron, i to jest taka fajna, właśnie, obyczajowa historia. Chłopak jest taki, no fajny, sympatyczny, widać, takie ma te trudy do, do dorastania. Tak jak ty mówisz, że ma coś tam za uszami i tak dalej, to on sobie z tego doskonale zdaje sprawę, że nie ma czystego sumienia i, i wiele, tak. wiele razy to. Przywołuje te niechlubne fragmenty swojego zachowania z dzieciństwa z tego trudnego okresu, kiedy właśnie no, ojciec był yy, pił, a on był pozostawiony sam sobie tak naprawdę. Y -y, I to jest bardzo istotne w kontekście tytułu i gatunku, z jakim się zmaga King, bo to ma być baśniowa opowieść. Więc yy, no, domyślamy się, że Charlie ma zostać bohaterem baśni yy, fantasy yy, czegoś w tym stylu. I e, taki bohater, e... Jeżeli spojrzymy, może nie na współczesną literaturę, a jednak na bajki baśnie w tym głównym obiegu, no to często jest jednak jakoś tam wybielony, wyidealizowany, przedstawiony no, w bardzo konkretnym świetle. I tutaj cały czas nam się podkreśla, że Charlie to jest niby taki dobry, fajny, wysportowany, w miarę dobrze uczący się chłopak, ale absolutnie nie ideał. Tak? Znaczy tak naprawdę wszyscy go widzą jako tego, ten ideał, i gdyby ktoś, ktoś inny opisywał to na pewno by właśnie opisał tak, jak były pisane legendy, że ten właśnie bohater, on nie miał nic, on był dobry po prostu i jemu było to pisane. A ponieważ on to opowiada, to on wie tak naprawdę, co robił i tutaj jest z nami, czyli z czytelnikami, uczciwy i mówi prawdę tak jak, taka, taka, jak była. Tak? Nie, 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 on nie czuje potrzeby wybielania, wybielania siebie, a tak jakby byłby inny narrator i ktoś by opowiadał, to być może właśnie czułby potrzeby wybielenia, żeby ta historia była bardziej taka no... Właśnie wpisana w tą, bo to jest baśniowa, no, to, to nie jest baśń, tylko baśniowa opowieść. Ona tylko. Tak, ale jednocześnie Charlie jest DDA, tak? Jest y, tym dzieckiem z syndromem y, jednak pomagania, przejmowania odpowiedzialności przy jednoczesnym nieprzyznawaniu się do tego, nie? Bo on nawet w kontekście tego uratowania życia y, Howardowi, Bowdiczowi, wciąż podkreśla, że to nie on uratował mu życie, to jego suczka Rada uratowała mu życie tym swoim wyciem, a on po prostu pojawił się dzięki temu. I to jest też typowe właśnie dla no, dzieciaków. No, ja przyznam, że ten cały wstęp, zresztą on jest chyba przez wszystkich bardzo dobrze oceniany, bo tak jak ja nie czytałem recenzji, ale kilka komentarzy śledziłem, to ludzie, którzy byli na etapie 100 czy 200 stron, to zachwyceni byli ten, tą książką, że to znów taki trochę stary King, że pisze tak jak kiedyś, nie? Bo trochę się ma wrażenie w, te, w tym początku, jakbyśmy czytali jakiegoś Kinga sprzed lat. I ja, ja bardzo polubiłem tego bohatera już na samym początku, właśnie przez to, że po pierwsze. E, Przyznaje się do, tej, do tego swojego epizodu, do tego okresu niezbyt chlubnego z przeszłości. Po drugie, ten cały wstęp go doskonale buduje, bo on potem podejmuje takie decyzje, których. No szablonowy nastolatek by nie podjął, nie? I gdyby nie, uh -huh. gdyby nie ten wstęp, to byśmy powiedzieli, że King znów napisał o dzieciaku, który nie zachowuje się jak dzieciak, e, może nie ma mocy, ale, ale jednak robi takie rzeczy, których no, nie zrobiłby normalny dzieciak. A tutaj ten cały wstęp, ta śmierć matki, potem ten alkoholizm, który, z którym rozprawia się szybko, ale to i tak stawia fantastyczne fundamenty. Także dla mnie ten cały wstęp i potem te relacje między Charliem a Howardem Rozmowy między nimi, to jak Howard stopniowo przełamuje się i zaczyna powoli mu ufać, to jak sobie trochę dogryzają na początku, a potem jak to się wszystko fajnie zmienia i dociera do tego punktu kulminacyjnego to jest naprawdę świetna rzecz. A dodatkowo, co mi się tutaj bardzo podoba, ta pierwsza osoba, chociaż ona też, narracja pierwsza osobowa, chociaż tutaj też <grym> będę miał <grym> trochę minusów do tego, ale powiem wam, że e, tak jak wspomniałem, że byłem po tym spotkaniu integracyjnym i spotkałem żonę znajomego z pracy i z nią sobie chwilę o tym pogadałem i spytałem ją, jak jej się podobało. I pierwsze, co powiedziała, i ja wtedy powiedziałem tak, powiedziała, w końcu King porzucił tę te chrzanioną, e, ten, 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 ten zakichany czas teraźniejszy. Nie? Jak mnie to tutaj ucieszyło, że. Tego nie ma. Po prostu jak zacząłem czytać, zobaczyłem pierwsza osoba, zacząłem płynąć przez ten tekst i to, że to jest e, tradycyjnie napisane w czasie przeszłym, bo King ostatnio naprawdę przykleił się mm -hmm. do tego czasu teraźniejszego, nie mam pojęcia dlaczego. E, także dla mnie ten cały wstęp jest naprawdę świetny. Jest rozciągnięty, bo on jest naprawdę bardzo powolny, e, ale to jest taki King, którego ja chłonąłem. Ten początek po prostu, ach, jak gąbka. Tak, tylko on y, mam wrażenie, y, może. Znaczy, może inaczej. To, że on się kończy w tym momencie dość, no, można powiedzieć, gwałtownie nawet. I y, zmieniamy tonację, zmieniamy no, niemalże gatunek, tak. To może być problemem dla części czytelników, bo jeżeli ktoś po prostu stwierdzi, o, Nowy King chce to przeczytać, spoko, nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś sięgnie po tę książkę tak, y po prostu z ciekawości to może się mocno zdziwić po tych kilkuset stronach. Zwłaszcza, że w ogóle te pierwsze, tak jak mówicie, 250 stron można odbierać jako zapowiedź też po prostu horroru. Ja totalnie to czytałem jak właśnie jakiś thriller czy powieść grozy po prostu. Mamy ten sekret tego złota, mamy tam jakieś morderstwo w tle jeszcze, kogoś, kto tam być może śledzi czy obserwuje naszego bohatera. Mamy w końcu kolejną tam śmierć, te dziwne odgłosy i wydarzenia z tej szopy. To totalnie mogłoby pójść w jakiś horror. No, ostatecznie tak się nie dzieje, jednak, zgodnie z tytułem, idziemy w te baśniowe klimaty i. No, okej, okay, no, mówmy się, powinniśmy być świadomi, tak, kupując książkę, która ma 700 stron i kosztuje tam te kilkadziesiąt złotych, yy, i wtedy jednak spojrzeć na ten opis z tyłu okładki i nie będziemy aż tak zaskoczeni. Ale gdyby ktoś po prostu sięgnął po tę książkę, nie wiem, w bibliotece przypadkowo na zasadzie kolejny King, to naprawdę może się zdziwić i może też go to zniechęcić, nie? że aż tak się zmienia to tutaj ten klimat. I też powiem Wam, że jak podobało mi się, Całe to otwarcie. To, że ono jest długie, niby mi nie przeszkadza w sensie, przez to się w miarę płynnie przechodzi. Właśnie bardzo się zżywamy z bohaterami. Dzięki temu też rozumiemy, tak jak Mando już zauważyłeś, potem decyzję Charlie'ego, ale przez to, jak bardzo skomplikowany jest ten świat, do którego trafiamy potem, to Trochę się dziwię, że aż 200 stron poświęcono na Illinois. On nie jest skomplikowany, on jest prosty. No właśnie, aż zrobiłem oczy. <laughs> nie widzieliście tego, ale. No, ale. To jest pierwsza krytyka jest? podstawowa tego, że ten świat jest za prosty, ale kurczę, już trzy wątki poruszyłeś, które ja chcę rozwinąć osobno w osobne gałęzie. Pierwsza rzecz, ta zmiana. Ta zmiana, ja się zgadzam, ona w tym momencie jest najsilniejsza, ale nie wiem, czy też mieliście takie odczucie, ja przynajmniej miałem, że ja przez całą książkę nie wiedziałem, do czego to zmierza. Bo potem mhm. zaczyna się wątek, który ma nas niby do czegoś prowadzić i on nas prowadzi, ale on się kończy tam nie wiem, na trzy, w połowie książki, i ja nadal nie wiedziałem, co tam będzie. Potem pojawia się wątek nagle więzienia i, i jakiś, nie wiem, kingowych igrzysk śmierci. O, widzę dobrze. <laughs> I to też zajmuje kurczę ze 100 stron albo więcej. I ja nadal nie wiedziałem, do czego my idziemy. I, I pamiętam, jak było jakieś 150 stron do końca, ja nadal mu, mówiłem, że ja nie wiem, do czego to zmierza. Ja nie wiem, czym to się ma skończyć. I nagle, gdy kończą się igrzyska śmierci, to dostajemy takie mocne dobra. My teraz idziemy w tym kierunku i dostajemy taki mocny finał. I teraz e, zmierzam do rozwinięcia. Ja to trochę rozumiem, bo ta cała książka jest właśnie pisana na takiej zasadzie, jak książki, które ja czytałem w dzieciństwie. Jak mhm. nie wiem. E, nawet hobbit, chociaż w hobbicie wiedzieliśmy do czego zmierzamy, ale tam też była od przygody do przygody, nie? Tutaj są na drzewie i rzucają płonącymi szyszkami, potem wpadają do więzienia i muszą uciec na beczkach i tak dalej, i tak dalej. Jak jakiś Robin Hood, jak Robinson Crusoe, nie wiem, jak, jak, jak wiele, wiele książek, które czytałem w młodości. Ale wiesz co, Mando? Właśnie ja mam wrażenie, że ona nie jest jak każda z tych książek, tylko tak jakbyś wziął te książki, które czytałeś w młodości, czy które czyta nawet teraz młodzież. Podzielił je na kategorie i z każdej kategorii właśnie wziął testu mm. Ja to tak trochę czytałem bardziej. Jakby to były takie płynne przejścia, że zaczynam czytać hobbita, potem właśnie wchodzę w tej Igrzyska Śmierci na przykład. Ja też ja tego akurat nie czytałem. Jako Hobbita czy Władcę Pierścienia bardziej jak Metro, nie? Gdy mamy ten motyw Metro, to jest też porównanie. No Metro to Ja to totalnie czytałem jakby to było Metro w świecie. Też nie Kinga wiesz gdzie tutaj. on idzie, też trafia do więzienia w pewnym momencie. Mam wrażenie, że we wszystkich tego typu książkach na jakimś etapie trafiają do więzienia. No tak, No, tylko że tutaj też, też nie jest tak, że kończy się na tej baśni, baś, baśniowej yy, krainie tylko, dlatego że tam w ten horror też się pokazuje. Tak, e, to bo jest tam właśnie, jest właśnie ta ta całe, To jest właśnie ta druga rzecz, że jednak ta gatunkowość tutaj bardzo się zmienia i ona eskaluje razem z całą historią w to, jak, jak ona się rozwija. Bo ta tajemnica tego świata, no to będę do końca niewyjaśniona, ale akurat w Multiversum Kinga nie, to nie potrzebuje jakichś tam większych, większych wyjaśnień, skąd to się wzięło i dlaczego. Ale to właśnie jest eskalacja do horroru, i ja całkiem rozumiem, mm -hmm. że oczekiwania mogły być, dlatego, że sam bohater jak opowiada, to on przeplata nawiązania do literatury, do popkultury właśnie gatunkowej zgrozy, tak? Mamy tam porównania do Bradbury'ego, jakiś potwór tu nadchodzi, do Psychozy, Drakuli, do Lovecrafta, no właśnie tam szczury ściana, ściana, do baśni oczywiście też, tak? Ja się tam magiczna fasola, czarnoksiężyc jest dużo czerpie. Ja tylko zwrócę uwagę, że tutaj jest taki fajny motyw a no dobrze, to może później, właśnie z tym nawiązaniem do Bret Burego. Ale to jest, bo to jest takie trochę bezczelne wręcz, ale fajne. Nie, możesz to teraz powiedzieć. Tak bo, tak, bo King tutaj zrobił taki ciekawy wybieg, że wykorzystał taki element, który właśnie jest w powieści: jakiś potwór tu zachodzi, ten, ten nadchodzi, ten zegar. I on go w żywcem wziął yy, yy, od Bret Burego z powieści i wiemy, że. Tak jak Mathesona, taki Brad Burrego King zawsze w swojej yy, biografii przedstawiał jako właśnie tych takich głównych inspiratorów, którzy yy, no, inspirowali go i jego twórczość, ale tutaj to jest żyw, żywcem wyjęte. I tak jakby. Żeby uniknąć oskarżeń o to, że on sobie wybiera te elementy, które chce właśnie z takich topowych właśnie, od takich topowych pomysłodawców, to nawiązał w samej historii, jeszcze dał, chyba w dedykacji, tak? Dedykacji był, też Brad czy tam był tylko Lovecraft i, i Riceboro. No, ale on tu powiedział więcej. Tak, tu to, krok tak, dalej, to, nie? to, to, to o krok dalej, tak że właśnie, że, że, że właśnie, tym świecie, właśnie nie? musiał być w tym świecie i stamtąd wziął ten <laughs> No to jest tak jak powiedziałem, to jest delikatnie bezczelne, ale mi się to podobało. I ja przyznam, że czytając książkę, już myślałem o tym, jakby to tak było faktycznie. I to nie jest jedyne zagranie, bo o Lovecraftcie mm -hmm. nie powiedział wprost, że Lovecraft tam był, ale powiedział, tak. że to jest ten prawdziwy ktulu, Ten prawdziwy, mm -hmm. jedyny ktulu, a tamten wymyślony, no, można sobie dopowiedzieć, że Lovecraft był, był w tym świecie, zobaczył, albo w tym drugim świecie zobaczył i zaczął o tym pisać. Nie? I to jest e, urocze. Ale ja ogóle... i to do końca nie jest nie, nie jest powiedziane. Że tak nie było. Po prostu no, nie jest to rozwinięte i stwierdzone, ale, ale możemy tak sobie założyć, że coś w tym mogło być. I jeżeli chodzi o baśnie, to jeszcze jest kluczowa. Jedna baśń. Baśń, do której nawiązuje, to do Gwiezdnych Wojen. Też, też. I do A, fasoli, i do wogóle. I, tak, wielu... I do niekończącej się historii. Ja mam wrażenie, że od później, od książki później King, bo tam zastosował taki motyw, że my o tym gadaliśmy w podcaście, że wszyscy będą mówili, że to jak w szóstym zmyśle, no to on napisał to w książce, nie, że bohater mówi, to jest jak w szóstym zmyśle. Tak jakby chciał odebrać broń tym, którzy będą potem krytykować. Tak jakby chciał nam wprost powiedzieć, to jest świadome nawiązanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bohaterowie sobie zdają sprawę, i tutaj to pociągnie. Po Dużo, dużo dalej. Tutaj to pada wielokrotnie. Tak, my wiemy, że to jest jak w tej baśni, nie? Kurczę, to jest jak w tej baśni. Dlaczego? O, to jest dziwne, jak w tej baśni. No dobra, bierzemy to na klatę, nie? I to pada z książek, a jeszcze dodatkowo, tak jak mówisz, poszedł jeszcze dalej, bo, bo sobie powiedział, to oni byli w moim świecie. Ten świat istnieje przecież, jest od zawsze i to oni tu byli, dlatego zaczęli pisać. To jest fajne, ale no, jest to mm, trochę bezszczerze. Trzeci raz tego użyję. Natomiast, jeśli chodzi. To znaczy w ogóle, skoń, ko, ja jeszcze bym chciał cofnąć się jedno. Tam, pięć minut. Jeśli chodzi o ten podział, to ja go ostatecznie kupuję. Bo tak jak powiedziałem, w takich książkach takie rzeczy były. I, I dla mnie to jest. Ja, ja to w sumie dopiero zamykając tę książkę, e, zrozumiałem, że takie było założenie, że to jest taka książka, nie? Sam tytuł nam o tym mówi, że to jest baśniowa opowieść po prostu. E, nie wiem, czy przekazałem tutaj w tym zdaniu, bo już na szybko mówię, co chciałem powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o gatunkowość, to teraz tutaj pojawia się kolejny problem. Bo tak jak Szymas powiedział, świat jest rozbudowany. No może i jest jak na baś, nie taką. No, znaczy, ale... chodzi mi o to, że wiesz, on ma duży potencjał. My rzeczywiście. Okej, okay, jak się kończy, no to ma się wrażenie, że to jest jakoś tam proste, ale chodzi mi o to, że właśnie masz 200 stron ponad Illinois i potem te ile? 500 niecałe stron tego innego. I postacie tam, właśnie te wszystkie. Rytuały, powiązania, tam no, masa wiem, rzeczy, całe, dużo nazwisk, historia, ród królewski, coś z przeszłości, co nie jest do końca wyjaśnione, rozumiem, mm -hmm. ale ja bardziej, bo podstawowa krytyka tej książki jest taka, że ten świat jest prościutki. I porównuje się właśnie do Talizmanu. I ja się zgadzam. W Talizmanie ja to krytykowałem, że ja w ogóle nie czułem ogromu tego świata. Jack wszedł do terytoriów i to wszystko wydawało mi się takie w takiej skali mikro, jakieś mikro miasteczko, jakaś ulica, jakaś droga leśna. Nic tam nie było. Tutaj trochę też tak jest, ale ja Wam powiem, że ja z tym nie mam tutaj takiego problemu, bo dużo ludzi mówi o tym właśnie jako o fantazy i spodziewa się świata rozbudowanego. To kurczę nie jest śródziemie, to nie jest y, siedmiotomowy cykl fantazy, to nie jest y, wielki, złożony świat, to jest baśnie i ten świat jest właśnie tak jak w baśni I ja go kupuję tutaj. W talizmanie nie kupowałem, bo talizman. Nie wiedziałem do końca, czym jest. A tutaj mm -hmm. od tytułu, przez formę, nawet przez kurcze tytuły rozdziałów, które są też żywcem wyjęte. Ja nie wiem, czy, czy to ma jakąś nazwę, takie tytułowanie rozdziałów na zasadzie wyrazów, które. Mają znaczenie w, 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 konkretnie w rozdziale. Także jak skończysz czytać rozdział to i jeszcze raz przeczytasz sobie jego nazwę, to wtedy go zrozumiesz. To ja mam wrażenie, że masę książek w dzieciństwie czytałem takich, potem nagle gdzieś one mi zeszły z planszy. Także ja ten świat tu kupuję, bo to jest baśń. To nie jest dla mnie e, fantazy na zasadzie e, e, wiesz, wielkich cykli, nie? Mhm. Znaczy, no, sprawdza się ten świat i po prostu, no, wiemy dzięki temu, jak on został zrobiony, jak jest prosty, że tutaj kontynuacji nie będzie, bo King miałby problem, żeby zbudować w tym prostym świecie, w tym prostym świecie kontynuację? Bo my jesteśmy do tych, fan... aktualnie jest taki trend, że te wszystkie cykle, nawet takie, jak te igrzyska śmieci, które przywołałeś i do których pewnie jeszcze wrócimy, one są w sposób przemyślany zbudowane od początku do końca. Rzadko się zdarza coś takiego, że tworzy się jedną taką pierwszą powieść, a później dalej się zaczyna rozwijać. Tutaj po prostu sam ten baśniowy świat nie był aż tak chyba, aż tak bardzo istotny. Istotne było to, że to był inny świat i to jest tam pada coś takiego, jak oni rozmawiają chyba o elektryczności, czym jest elektryczność i broń, że oni nie znają tego, a Charlie nie zna te, tych rzeczy, że to zależy od perspektywy, co dla kogo jest magią. Oni są przyzwyczajeni mm -hmm. do tych rzeczy, które u nich są całkiem normalne, a dla Charliego to się wydaje, że to jest magia. Na przykład to porozumiewanie się myślami w różnych, w różnych momentach, on to traktuje jako, jako, jako jakiś tam aspekt magiczny, a oni na przykład, dla nich na przykład, nie wiem, no, ten broń czy coś takiego mogłaby być tym aspektem. To jest od po prostu perspektywa. I ten świat po prostu jest, on jest jaki jest, tam nie chodzi o wyjaśnienie tego, jak on działa. Jest wyjaśnione tylko to, co było potrzebne dla historii ten... i to też tak naprawdę ta historia tych, tego rodu i jak to tam wyglądało, ten upadek tych y, y, monarchów y, jest w kilku zdaniach tak naprawdę opowiedziany. To potem jest delikatnie rozwijane, ale wiesz co, bo jak tak teraz o tym mówimy, to ja się z tym zgadzam, ale powiem wam, że ja w tej trakcie lektury Mimo wszystko, to jest zabawne, ale to, to trochę rozrosło się w mojej wyobraźni w trakcie samego czytania, bo nawet ta droga, tak, która tam, nie wiem, bohater idzie tam dzień, dwa, trzy na przykład, no to ile można przejść przez trzy dni, tak, z buta? No to wiadomo, że to nie jest jakiś przeogromny świat, nawet tak czysto właśnie. Patrząc z naszej perspektywy, ale mimo wszystko ja sobie trochę dopowiadałem, nie, że tam jest coś więcej do pewnego momentu. No jest, bo są krainy, są wymienione, tak? Nawet są jakieś charakterystyki, no. że ci się utrzymywali z tego, ci się utrzymywali z pośrednictwa. Jest ta kraina, kratczy, czy jak to tam wymówić, tam, gdzie żyją giganci, tak? No Ale też nie jest powiedziane, jak oni współ... jak, jaka jest relacja pomiędzy gigantami i y, ludźmi. Tam w innym, jakby to było taka typowo fantazja, by było od razu cały rozdział na temat tego, jakie są relacje pomiędzy ludźmi i tymi y, gigantami. Olbrzymami. No tak, ale nie wiem, no wspomnieliśmy Igrzyska Śmierci, nie? No to tam też w pierwszym tomie nie wiemy za wiele o tych pozostałych dystryktach, nie? Mamy jeden dystrykt, z tak. którego pochodzi nasza bohaterka i na nim się skupiamy, a reszta tam wiemy, że nie wiem, to jest dystrykt, który się skupia na, e, właśnie, płodach rolnych, a to jest dystrykt, który tworzy towary luksusowe, no to to też jest tyle, co nic, nie? Więc ja to tak trochę czytałem, że ja ten świat gdzieś tam widziałem. W głowie, a po prostu skupiałem się jak, jak w grze komputerowej. Byłem tym punkcikiem na mapie, która się wyświetla w rogu ekranu, ale wiem, że gdzieś tam jest inny świat poza tym kółeczkiem moim, poza moim hubem. Ale mi to w ogóle tutaj nie przeszkadzało. Zadziwiająco, aż jestem zdziwiony, że mi to nie przeszkadzało, bo ja tej książki absolutnie nie traktuję w taki sposób. Nie traktuje je jako fantazy. Tutaj mm -hmm. na wielu etapach się mówi, że to jest baśń. To jest baśnie o Kolesiu, który wszedł, o księciu, który ma uratować księżniczkę i tak dalej. A w, ta, a w takich historiach to jest proste. No Co prawda takie historie nie mają 700 stron zazwyczaj. No właśnie, takie historie są dużo prostsze nie? względem tego, co King tutaj wykreował. I... No ale też nie mają 700 stron, tak? No, tak? no tak. No tak, no więc. I tak jak porównałem już do talizmanu, to mnie się podobało też tutaj, że jednak ten chłopak ma 17 lat. To nie jest dzieciak uh -huh. jak Jack Sawyer, więc y, to jest baśń. A wspomnieliście, że tutaj jest y, bardzo brutalnie. I to jest kolejna uh -huh. rzecz, którą krytykowałem w talizmanie. Bo talizman, jak mówiłem, był dla nikogo. Był książką o dzieciaku, książką o magicznej krainie też troszeczkę bajkom, a jednocześnie czasami zapędzał się w takie rejony, że ja przecierałem oczy gdzieś tam jakieś ta, 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 ten taki taka szkoła czy ośrodek dla, dla trudnej młodzieży, to tam przecież dochodziło do rzeczy ekstremalnie brutalnych. Tutaj nie ma tego, chociaż też w więzieniu jest trochę tego typu brutalności, ale tutaj naprawdę mamy niektóre sceny, gdzie mamy odrywanie rąk, gdzie mamy jakieś mackie, jakieś cuda na kiju, gdzie to jest mega brutalne i w talizmanie mówiłem, że ta książka jest dla nikogo. Dla kogo to jest? Dla dzieci to nie jest, dla dorosłych to nie jest, bo bajka, dla dzieci to nie jest, bo brutalne. Tutaj ostatecznie też jestem zdziwiony, że ja aż takiego problemu nie mam, bo tak jak wielokrotnie podkreślam, że to jest baśń, tak wydaje mi się, że ta książka to jest baśń, ale dla dorosłego czytelnika, który chce sobie przypomnieć, że w dzieciństwie czytał takie rzeczy. Chociażby dlatego, że bohater jest nawet troszeczkę starszy. To już nie jest dzieciak. Ja przynajmniej takie odniosłem wrażenie po zamknięciu tego, że tak jak nasz bohater gdzieś tam dorasta i teraz mówi, że będzie to wspominał, może opowiadał dzieciom, pewnie złagodzoną wersję, tak ja trochę też takie odnosiłem wrażenie, że to jest książka dla mnie, żebym ja sobie przypomniał, co czytałem w dzieciństwie, a jednocześnie, no dobra, no ta brutalność, no nie czytałem o tym, ale jakoś mi to nie przeszkadzało. Nie wiem, czy wam się gryzło to, że to jest dla nikogo trochę, że to z jednej strony mm, bajeczka, z drugiej strony naprawdę ekstremalnie brutalne rzeczy? Ale to tak zależy, które elementy sobie wyjmiemy, bo tutaj, e, podobnie jak w z... Burym King też tutaj przygotował nas na to, bo on sam zaczął nawiązywać, bohater zaczął nawiązywać, tak jak już wspomnieliśmy, do tych różnych baśni, do Rumpel do Jasia i Fasoli, do Czerwonego Kapturka I, i on sam powiedział, że przecież są, że te baśnie, które my znamy, te wersje, to są wersje okrojone, złagodzone no tak, dla dzieci, no. a że tak naprawdę te opowieści były stworzone. W innym celu, nie jako baśnie, tylko, tylko właśnie jako opowieści przestrogi opowiadane przy kominkach w domach, czy tam przy ogniskach. I że one funkcjonowały w wersjach takich właśnie bardziej krwawych, często z, z złymi zakończeniami, tak jak tutaj na przykład takie to przy, przywołane zakończenie czerwonego kapturka. Mm -hmm. Mnie się to nie zło, z kilku powodów. Rzeczywiście. King tutaj też sam się trochę rozprawia ze swoimi lekturami, i nawet nie tylko z dzieciństwa, ale chyba z całego życia, po prostu, bo on tutaj nawiązuje do, do, do wszystkiego. To jest po prostu jedna wielka sieć intertekstów, bo nawiązuje do mitów, do całej historii literatury praktycznie i do współczesnych seriali i filmów. Bardzo często zupełnie wprost, czasami w sposób trochę taki bardziej e, subtelny. Ja też na pewno masę rzeczy po prostu nawet nie odczytałem, albo tylko zgadywałem, tak? czy to może być to, czy to może być tamto. Ale no rzeczywiście King tutaj się bawi. Redaktorzy pewnie też mu pomogli, żeby to miało ręce i nogi. I tak jak mówisz, z jednej strony on pisze, napisał to dla siebie, żeby też właśnie spojrzeć trochę inaczej na ten swój epizod alkoholowy, tutaj tak przedstawić siebie jako tę osobę, która wygrała, bo tak miałem wrażenie, że trochę się usprawiedliwia, nie? Że po tym, że tak jak ten ojciec tutaj, jak przestał pić, no to jest tym dobrym ojcem i się stara tak za wszelką cenę, żeby jakoś wynagrodzić wrodzić te gorsze lata. I to tak jest podkreślane kilka razy, aż nie, że jakoś bardzo nachalnie, ale tak miałem wrażenie, że to nie do końca było potrzebne. Nie, że to bardziej było potrzebne może samemu Kingowi. Ale wracając do brutalności, właśnie to, to jest też pisane dla osób, myślę w wieku na no, stu lat, tak? dla młodych dorosłych, którzy no też czytają horrory, które są brutalne. Ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że ta brutalność... Na mnie nie zrobiła jakiegoś wielkiego wrażenia, bo King przez tę baśniową otoczkę jakoś tak. Odranił ją. Tak, to ja to właśnie oglądałem jak taką przemoc w kreskówce trochę do pewnego stopnia. To nie jest dobre może porównanie, na pewno nie idealne, ale chodzi mi o to, że na przykład ten świat trawi choroba pewnego rodzaju. Zresztą King to pisał. W COVIDzie, nie? Pisał tę powieść już. I w tym świecie fantastycznym, baśniowym jest coś, co nazywa się szarością. I chodzi o to, że jak ktoś na to choruje, to zmienia się też fizycznie. I to tak dosyć mocno. Ludzie szarzeją, właśnie jakby trochę wysychali, tracą rysy twarzy, deformują się. Rozpływają się, nie trochę jak obraz z drugiego to. Czy z pierwszego tak, to... i rzeczywiście jak y, y, to, to się pojawiło, pierwszy raz poznaliśmy pierwszą drugą postać, dotkniętą, czy to tą szarością, czy tam... W jakiś tam inny sposób okaleczoną, to powiem wam, że gdzieś tam nie, nie wiedziałem, co o tym myśleć, bo jak sobie próbowałem to wyobrazić, nie? Właśnie obraz takiej twarzy, jak tam jest na przykład opisana, gdy trafiamy do domku z butami przykładowo, to, to to nie był dobry obraz, nie? W sensie to było totalnie wyjęte z horrorów. I to był taki ciężki body horror, to co widziałem oczyma wyobraźni, ale gdzieś tam z biegiem czasu się przyzwyczaiłem i trochę. No właśnie to, to, to nie było coś, jak strzał w twarz, nie? Tylko tak bardziej ło, ale lecimy dalej, tak? To, to, to jest bajka. Znaczy bajka, no nie wiem, czego rozumiecie coś. Tak, no? no, ta brutalność, <gry> która była później, to jest po prostu taka typowa brutalność fizyczna, czysta fi siła fizyczna. Ktoś kogoś walnął, polała mm -hmm. się krew. Olbrzymka walnęła w twarz, oczy wyszły na, 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 na wierzch dziura w twarzy, tak. Na takiej, na, na takiej zasadzie. Tak, ale jednocześnie ja to widzę trochę, jakbym to oglądał, nie wiem, w animowanej kreskówce, nie? W, Do pewnego stopnia, że tak... No w sumie nawet tak to było opisane, bo tam nie było tam jakichś wielkich emocji, bo to zwykle były te, te momenty, kiedy właśnie Charlie'emu zapalała się ta lampka i on też to zaznaczał, że mu się zapala ta mhm. lampka, gdzie on przestaje być tym grzecznym chłopczykiem i odzywa się właśnie to, co wspominaliśmy z tego jego epizodu z tym przyjacielem z dzieciństwa, gdzie robili różne, różne dziwne i niewłaściwe rzeczy. I on zawsze mówił, że to był, że to był właśnie ten moment, że mu się zapaliło, tak jakby też troszeczkę się usprawiedliwał, no bo nam to opowiada, jakby zrzucał, zrzucał na, na, na to. Ale to nie jest powieść o przemocy, ta przemoc tutaj nie robi takiej, to, to, nie o to chodziło, tak? to Tutaj chodziło bardziej, nie wiem, no, o, tą, o to przeznaczenie, że wszyscy widzią, widzą, że on ma być tym księciem i on się nim staje, a on tak naprawdę przyszedł tam uleczyć psa i ukraść złoto, tak? On tam nawet sam mówi, czy, czy chciałbym być księciem w tej mrocznej baśni, nie, ja tylko chciałem stąd zabrać mojego psa. No ale właśnie jak mówisz o Księciu, to nie wiem, czy już tutaj powoli nie przechodzi do swoich minusów. Bo nie wiem na ile jeszcze chcecie w fabułę wchodzić. Bo wydaje mi się, że ja już się wyprztykałem z takich ogólnych wrażeń. I jednym z moich minusów jest to. Że tak jak yy, ja kupuję to, że wiesz, na przykład, nie wiem, Charlie mówi nam, i to jest znów takie usprawiedliwienie, to o którym wspomniałem. Mówi nam, hmm, zawsze w baśniach, gdy bohater ma gdzieś wyruszyć, to akurat jego opiekun gdzieś go opuszcza, akurat dostaje jakiś czas wolny, żeby móc to zrobić. O kurczę, i u mnie też się akurat to dzieje. Ojciec jedzie na jakąś konferencję na 4 dni, i ja akurat wtedy chcę wyruszyć, nie? Kupuję takie rzeczy, takie uproszczenia, które nam są mówione świadomie, przez bohaterów, ale jest tutaj jedna rzecz, której ja nie kupuję, e, bo w pewnym momencie Charlie zaczyna, przechodzi przemianę: przemianę fizyczną i przemianę w ogóle w inną postać, tak jakby. I, mm -hmm. I ja jej nie rozumiem. Ja nie wiem, dlaczego to się zadziało. To jest za bardzo już dla mnie bo magia, bo tak, bo jakieś przeznaczenie, bo nie wiem co. I on te przemiany przechodzi na ten czas, na który mają przejść, a potem to znika. I to nie jest w, dla mnie w żaden sposób wyjaśnione. Ja powiem Ci, że to wiem do czego nawiązujesz. Właśnie tam w więzieniu on mówił, że tam zjaściały mu włosy. I tam no w tekście tak, jest tak. zasugerowane, mhm. że to, że przebywa bez słońca, powoduje rozjaśnienie jego włosów. Ja zawsze myślałam, że to na słońcu włosy jaśnieją. Nie, no on przecież nawet zmienia nawet na kolor oczu. Tak, nie ja wiem. Winny. Kolor oczu w inny sposób mówi, jak, jak właśnie monarcha. Nie, tam, nie, tam pada właśnie coś takiego, że włosy jaśnieją na słońcu, a przecież tam nie ma słońca. A nie? to może Przez ja to źle jakieś... to może źle zapamiętałem, dobra to. Ale, ale tak, właśnie to on też jak gdyby próbuje to analizować, ale też nie dochodzi do jakiegoś konsensusu. I znaczy, mnie się to podobało, no bo to było takie. E... Tak miało być po prostu. To miało pociągnąć histori popchnąć historię dalej. No bo y to też ma ci pokazać, nie, że on się rzeczywiście staje tą, tą drugą postacią. Nie w się, sensie, że jak no skąd, czemu? No a czemu dzieje się wszystko inne akurat w tamtym świecie. Nie, no wszystko świecie, inne no. jest jakoś uzasadnione, a tutaj wchodzi gość i nagle zaczyna się stawać kimś innym na czas, na który jest to potrzebne. No dla mnie to nie było okej okay zagranie. Znaczy to tak, jak mówiłem, wiele rzeczy nie zostało wyjaśnionych, skąd, skąd się wzięło, dlaczego akurat on, bo tutaj nawet jeszcze przed tym, jak on przechodzi tą przemianę, to pada, pada to, że on jest tym księciem właśnie tam u gęsiarki, i tylko ona tam mm -hmm. zagląda mu do oczu, i nie ten kolor oczu, więc to nie ty i, ta, i, i tak dalej, i tak dalej. A później to jest tak, jakby to, żeby inni zobaczyli żeby inni zobaczyli, te ci niewierni Tomasze, tak? To, to nie chodzi tylko kwestia taka, że on się będzie dobrze zachowywał i on ich poprawi, po, poprowadzi, ale że jeszcze no, na dodatek zobaczą. To widać też po tym, jak się zmienia nastawienie tych więź, współwięźniów do niego. Mm -hmm. No tak, ale to jest takie łopatologiczne, to już równie dobrze tak. mogli pominąć te wcześniejsze patrzenie w oczy, tylko mogli zrobić zagadkę, to czy nie że... A potem ale przez nie, jego bo, bo... czyny mogli wszyscy stwierdzić kurczę, to jednak jesteś ty. A tutaj to zrobił tak, tak prosto nie nieczyny, tylko, o kurcze, ty masz jasne włosy, to jesteś ty. Ale właśnie, bo oni o tym mówią, że jest legenda, tak jak często, tak? Legenda o kimś, kto ma coś zrobić. Jest jakiś neo, jakiś wybraniec, ten jeden wyjątkowy. No i niech przyjdzie sobie chłopak z farmy i stanie się rycerzem Jedi, ale niech nie zmienia się nagle w kogoś innego fizycznie i, i całkowicie ale to niech chyba nie właśnie przechodzi było przemiany z dnia na dzień. Ironiczne, znaczy, nie wiem, czy iron ironiczne to też złe słowo, ale yy, właśnie wiesz, że. że... Jest przepowiednia, która coś mówi, i dzieje się coś, co się z nią nie zgadza, nie? I nagle, jak gdyby, rzeczywistość się nagina, żeby się zgadzało z przepowiednią. Znaczy, z przepowiednią, przepraszam. Tak mi tak przyszło do głowy, że może to miało służyć czemuś innemu, ale to tak czy inaczej nie wybrzmiało. Że ta przemiana miała na celu przekonać jego, że on jest jednak tym księciem i że powinien coś zrobić. Bo inni już do niego nawet tak mówili, ale on, mu, on mówił, że nie chce, a tutaj nagle za zaczął się zmieniać i jak umył te włosy i tak dalej, to tak jakby sam zobaczył. On, on sam temu później zaprzeczał wielokrotnie. Nie chciał, żeby tak do niego mówili, z różnych względów mm -hmm. i tak dalej, ale tak jakby. No, może to w tym ale to tak czy inaczej nie wybrzmiało to. Więc ciężko to mi interpretować dla... Dla... E, dlaczego? Ja nigdy nie lubiłem mówić, e, co autor miał na myśli e, w ten sposób. No, tym bardziej, że autor jeszcze że jej sam mógłby to o tym powiedzieć e, w tym przypadku. E, więc e, no e, tutaj zgadzam się. To było słabe, tak samo jak ja dalej nie mogę się... Nie wiem, czy już jesteśmy w strefie spoilerowej, chyba jeszcze nie? Mikro? W mikro. No to nie, to jeszcze nie. <laughs> to później się zapytam was. <laughs> no dobra. To jesteśmy przy wadach, tak? Mhm. To może nie tyle wada, ale można sobie tę lekturę po prostu łatwo popsuć. Ja mam wrażenie, że ja ją sobie troszkę skiepściłem, bo wydaje mi się, że to jest właśnie. Dobra książka do takiego spokojnego, wyczyrowanego czytania, gdy nie mamy po prostu nic innego angażującego na głowie, żeby sobie przez nią przepłynąć, albo właśnie trochę też do takiego bardziej rozkminiania, może szukania tych nawiązań i steregów. O których wspominaliśmy, a ja ją tak czytałem trochę na czas, jeszcze z dłuższą przerwą na czytanie innej bardzo złej książki, która mi zniechęciła zniechęciła mnie do czytania czegokolwiek na najbliższe długie lata, mam wrażenie. I potem tak się zrywałem. i Jak czytałem po 50 stron z skoku, powiedzmy, to powiem wam, że po pierwsze były takie momenty, że musiałem się chwilę cofnąć. Albo nawet nie tak, że cofnąć się kilka stron, a bardziej przekartkować te poprzednie, na przykład rozdziały poczytać sobie, OK, teraz byliśmy tu, spoznaliśmy te postacie i tak dalej. Ale właśnie też ta warstwa intertekstualna trochę mi się gubiła. Tak miałem wrażenie, bo tak chciałem też tę książkę skończyć właśnie. Na nagranie, które miało się tam w tym czy w innym terminie odbyć. I lepiej tu jednak do tego podchodzić na totalnym właśnie ludzie, na spokojnie sobie poszukać tych isteregów, niż tak bardziej za tym gonić i jak nie macie czasu po prostu, żeby przepnąć przez te 700 stron, to, to poczekajcie na lepszy moment. No ja tutaj Bo... nawiążę do tego, co mówiliście, że to jest cegła i tak dalej, ja bym ją skrócił o 100 stron. <grych> Bo ty, ty no mówiłeś tak, tutaj, ja że jak czytałeś, jak, 200. jak czytałeś tutaj, mówisz ten, że musiałeś się wrócić, to rzeczywiście jak byłeś w tym fragmencie książki, gdzie on idzie od tego punktu A do punktu B do punktu C do punktu mhm. D, to rzeczywiście, jak czytałeś po 50 stron, to, to było za, długo, za dużo tekstu. To mi się, to, to Oczywiście tak nie było, to nie było takim suchym językiem, ale mi się przypomniały opisy przyrody. <grydy> Bo to, to jest, jak on opowiada, to jest narracja, to jest po prostu lejący się tekst, tak? Idę, widzę, tutaj, patrzę, jest to i ciągłe powtórzenia, tak? No bo on idzie i widzi ciągle praktycznie no, to samo. No, i... ale to właśnie ja mam inne odczucia, bo ja czytałem tę książkę tak jak każdą premierę, czyli prawie się z nią nie rozstawałem. Chodziłem po mieście, co było trudne, bo to jest cegła, nie miałem e-booka, więc chodziłem z taką ciężką cegłą, ręce mnie strasznie bolały i cały czas czytałem. I czytałem, bywało po 100, po 150 stron na raz zdarzało się i ja właśnie odniosłem wrażenie, że że, że kurczę, tu się bym chyba ani razu nie cofnął, bo King tutaj tyle powtarza. Że, no wiesz, za drugim, trzecim razem już to pamiętasz, a on nadal. I to jest masa rzeczy, wiesz, to jest właśnie tak jak mówili, tak jak e, Szymas wspominał o tym alkoholizmie ojca chociażby, albo to usprawiedliwienie, że w przeszłości robiłem coś złego, to też pada wielokrotnie. Za każdym razem, gdy on ma jakieś wątpliwości, to sobie przypomina, hm, a kiedyś to zrobiłem to i to i to, robiłem to, bo tamten chłopak mnie namawiał, ale tak naprawdę, no przecież robiłem to sam, nie o tym, że złożył przysięgę Bogu i masę masę wątków to jest powtarzanych. Ja najgorzej to odczułem, ale rozmawiałem o tym z wieloma ludźmi i nikt mi nie przyznał racji, gdy on trafia do świata tego baśniowego do Emfis, i tam jest zastosowany taki motyw, który pada wielokrotnie w takich historiach, że on sobie zaczyna zdawać sprawę, że ludzie mówią w innym języku, a on ich rozumie po angielsku, tak jakby mu się translator włączał i że on sam też chce wypowiedzieć jakieś zdanie, ale i, i myśli, że je wypowiada, ale ma świadomość, że mówi co innego tak naprawdę, bo tych słów, które on chciałby powiedzieć, nie ma tutaj. I to raz, dwa razy powtórzone i już czytelnik wie, tego nie trzeba powtarzać. A on to powtarza tutaj, nie przeliczyłem tego, ale jestem przekonany, Wykonany, że no ze 20 razy lekko, bo ja to od pewnego te momentu... te przekłady są, gdy nie? Kiedy zaczęło rzucane. mnie to już wkurzać, to zacząłem za każdym razem to punktować i pamiętam, że raz wziąłem książkę i przeczytałem tylko cztery strony i tam to trzy razy padło na tych czterech stronach. Na zasadzie idź stąd. Nie powiedziałem idź stąd, ale tak to zrozumiałem. Tak naprawdę powiedziałem co innego i to pada non stop, ale to jest jedna z rzeczy, tylko że ta mnie najbardziej tutaj już dobijała. I ja mam wrażenie, że tutaj naprawdę ktoś to powinien przeredagować. Że tutaj powinno takich drobiazgów, samych takich drobiazgów powinno wylecieć bardzo dużo, a już inne, inne rzeczy, no jeszcze też można by skrócić, oczywiście, ale tych powtórzeń tu jest mnóstwo. Ja miałem tylko raz takie wrażenie, że nie ogarniam. To było w więzieniu. Ale wtedy mnie to średnio obchodziło, że ja nie ogarniam. Bo King nagle wprowadził 32 nowe postaci, plus jeszcze strażników, czyli łącznie pewnie 40 paru nowych postaci. I ten bohater nam oczywiście też świadomie mówi: Wiem, że ciągle powtarzam nazwiska, wiem, że często o nich mówię, no ale muszę to opowiedzieć. I my od początku wiemy, że to doprowadzi do igrzysk śmierci, że ci ludzie będą ginąć. I chyba tylko ja odnosiłem takie wrażenie, że King przez tego bohatera chce nam jak najszybciej. Tych bohaterów przedstawić na tych 50 stronach, więc ciągle o nich mówi: a ten to to, a ten to tamto, a ten to tamto, żebyśmy potem coś odczuli, jak oni giną. Ja przynajmniej miałem od samego początku takie wrażenie, tylko problem był w tym, że oni mnie tutaj nie obchodzili, bo ja wiedziałem, że oni zginą. I ja e, kończąc ten segment nie pamiętałem e, 90% nazwisk i mnie nie obchodziło, jak oni zginęli. Hmm. Zgadza się. Zaczy z tymi postaciami tak. E, i, i, I to było dziwne. Ale co do tych e, pow, powtórzeń i tych e, tego... No to też się nie będziesz ze mną zgadzał. No to ja jestem tutaj jakiś, to, to widać u mnie problem. Znaczy nie, chodzi mi o to, że obiektywnie, nie, niby jakby się nad tym zastanowić, to też powinienem się zgodzić, nie, że redaktor powinien część tego wymazać, ale z drugiej strony, jak pomyślimy o tym, że to są te wspomnienia, nie, że to nie jest baśń tylko, że to ktoś ci opowiada, to ja myślę, że to, to są wtrącenia w takich w miarę naturalnych miejscach. No tak, tak, Każdy mi to mówi, ale to było naturalne, ale nie, no to jest książka, to tak jakbyś powiedział, a ten autor, ten bohater miał dysleksję, więc nie czepiaj się, że on pisze źle, bo to jest naturalne, bo on nie umie pisać i przecinków stawiać, wyjaśniamy to. No kurczę, nie, no to jest książka, no, ja to, 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 to dobra, to są wspomnienia, ale, ale no, to ma być też przyjazne dla czytelnika. nie? Jak, jak bohater się jąka, to też nie piszesz tego dialogu jego, tak jakby pisząc ją, jąkając, tylko robisz to najwyżej pierwszy raz, a później mówisz, że on się zawsze ją, nie. a później zawsze jąka. Nie, nie, nie. No tak, tylko zazwyczaj taka postać ma epizod, ale pisze się wszystko z jąkaniem. I ja to tak czytam nagle. Jeżeli, jest epizod, jeżeli tak. to jest epizod, to, to tak, ale jeżeli nie, a, a szczególnie jak jest pisany w pierwszej osobie, to zazwyczaj nawet. Tutaj nawet raz padło. Ktoś chyba tutaj coś mówił dziwnie, i on powiedział, że nie będzie tego już powtarzał w taki sposób. Było, było chyba takie zdanie. Ten haha, ten o tym. Yy, no to haha, haha", haha" do uproszczenia będę już pomijał haha. No. Dokładnie ten przykład, tak. Ale y, też podobało mi się to, że właśnie mamy te, te, ten, ten zniekształcony język nie, i tak dalej, i y, że czasami nam się tłumaczy trochę bardziej, czasami to my musimy się chwilę wysilić, nie, żeby skumać, co ktoś tam mu, mówi, pisze czy coś. Ja tu mam tylko jedno zastrzeżenie to... do tego. Mhm. E, to tak może troszeczkę was pogodzę. Zgadzam się z Mando, że było za dużo tych powtórzeń w stylu Oczywiście nie powiedziałem tego słowa, bo by go nie zrozumieli, albo oczywiście nie użyli tam tego słowa, tylko było inne. Tego było za dużo. To nie mogłem powiedzieć. Ale, y akceptuję te rzeczy, te momenty, gdzie było jakieś słowo, i ono nie miało tego swojego odpowiednika. Tam były takie momenty, że on że ktoś no do niego to. mówił, i, i było, że w tym momencie przerwał, bo powiedział słowo, którego ja nie zrozumiałem. I w drugą stronę też to było. Mm -hmm. I to były te momenty, te, te takie, takie rzeczy pozostawione, niedopowiedziane, albo w drugą stronę, gdzie on powie, użył słowa, które nie miało, tak jak chyba, nie wiem, czy elektryczność miała odpowiednik, chyba, no, nie, mia, chyba, nie, chyba nie miała odpowiednika, yy, to tutaj bym te rzeczy zostawił. Ale te rzeczy takie, że o, o, no i, no i, i to jest te, to, co ty powiedziałeś, że na czterech stron, na, na kilku stronach miałeś kilka takich przykładów i to założę się, że to były te przykłady, że oczywiście użyłem innego słowa, innego słowa i tak dalej, tak? Że, to, że ten mm -hmm. translator z, zadziałał. A to by wystarczyło właśnie powiedzieć, że to było i tam tylko e, wspomnieć o tym translatorze, jak on działa e, w tych momentach, kiedy te słowa się nie zgadzają. I to już by było e, tak, ja bym to odebrał dużo lepiej. Tak samo było z tym e, tekstem pisanym, że on jak kątem oka patrzył, to widział ten, widział ten inny alfabet, a jak się przyjrzał, to się literki zmieniały i widział tak, że mógł odczytać. Mm -hmm. No wiesz, no nie wiem, jak, jak w gwiezdnych wrotach przenosili się, gwiezdne wrota działały jako tłumacz. Powiedzieli ci to z pięć razy w serialu i to wystarczyło. My już to wiedzieliśmy, nie? Tardis w doktorze Hu też tak działa i to też wystarczyło, jak zostało powiedziane kilka razy. O to mi tylko chodzi, nie? Nie chcę też temu za dużo czasu poświęcać, bo teraz ja się zacznę powtarzać jak King. No spoko. Zgadzam się. No wspomnieliśmy o easter i nawiązaniach. Możemy tutaj smaczek wrzucić. Ale. Jeśli chodzi o kingowe nawiązania, to jest ich niewiele w tej książce. Są trzy chyba. I wszystkie trzy, nie, jedno jest na zasadzie e, uniwersum. Pojawia się pewien magazyn wspomniany, który funkcjonuje w książkach Kinga, a dwa pozostałe to są na zasadzie, że. King żyje w tym świecie, nie? Czyli że są tutaj jego książki, jego filmy i tak dalej. Czyli świat Charlie'ego Rida to jest ten świat główny, patrząc na mroczną wieżę. Ale to już możemy chyba nazwać te nawiązania, nie? No tak, no dobrze. No chyba możemy. Jak ktoś to boli, to dwie minuty przeskoczyć. No pojawia się pies, który jest porównany do kudża, ale na zasadzie właśnie, że jak ten pies z tej książki, nie? Czyli to z jest filmu. takie. No, to możliwe, że z filmu. Czyli to jest takie nawiązanie, jak było na przykład w Martwej Strefie, gdzie porównali do filmu Kerry. To jest takie nawiązanie, jak na przykład, nie wiem, Jake Chambers patrząc w drzwi, mówił, że to jest jak kamera, jak kadrowanie z lśnienia. Ja kiedyś nie lubiłem tych nawiązań. Jakie pierwszy raz zobaczyłem, to nie rozumiałem, czemu takie nawiązanie. Chciałem wszystko mieć w ramach uniwersum. No, potem Roczna Wieża wprowadziła nam to, że te książki i te filmy też istnieją w ramach uniwersum tylko w jednym konkretnym świecie. No i jest nawiązanie fajne do mrocznej wieży. W sumie no, ta, ta książka nie rozgrywa się w uniwersum mrocznej wieży, ale jest powiedziane właśnie, że pewne powiedzenie pochodzi z, z jakiejś książki, którą czytał ojciec. Nie? No są dwa te powiedzenia mhm. przywołane. Zresztą King w wywiadzie powiedział, że on świadomie starał się trzymać ten świat z dala od Mrocznej Wieży, od gildat, ale mu tak jak mówił, że tamto się zawsze gdzieś tam przyciśnie i się wciśnie. Więc mamy ten toast i jest jeszcze to drugie powiedzenie. No ale wiesz, chociaż to nie pada tutaj ani razu takie nawiązanie, to jak najbardziej możesz to dokleić do Mrocznej Wieży. Świat Charlie'ego Rida to jest świat, w którym żyje Stephen King. Emfis to jest e, jakiś tak. świat e, No to in poboczny. inny świat no i mamy kolejny świat, także jak najbardziej to jest dla mnie w ramach Uniwersum Mrocznej Wieży I tak jak mówiłeś, że tutaj raczej jest zamknięta droga na kontynuację, może taką bezpośrednią, tak, ale taką jak Czarny Dom raczej nie widzę problemu, a powroty do tego świata to już w ogóle nie widzę problemu napisać jakąś książkę z innymi bohaterami, którzy trafią do tego złego świata na przykład i, i, i jeszcze spotkamy księżniczkę Leje i jeszcze spotkamy tak. Woody'ego i, i, i pozostałych. To taka nie? ten, opowieści ze świata Enfis. Takie, takie tak, obsbiór opowiadanie. Baśnie ze świata Enfis, o. <śmiech> <śmiech> Ale nie nawet na zasadzie, wiesz, przypadkowego trafienia. Książka w uniwersum Mrocznej Wieży powstanie, gdzie trafią do tego świata, nie? No może 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 być. Znaczy ja to tutaj jeśli już będziemy w tej strefie, takie to ja tutaj mam kilka takich ciekawych uwag, bo jak, ja ja nie czytałem wywiadów, tylko tak z drugiej ręki to co zasłyszałem właśnie tam albo jakieś tam komentarze gdzieś tam mi mignęły, ale to właśnie bardzo dużo osób tak jakby oczekiwało tego, że to będzie bardziej umocowane w Mrocznej wieży i ja tak czekałem na to troszeczkę i wypatrywałem tych elementów. Ale rzeczywiście, y, zgadzam się z tym, co mówisz, że tego nie było. Poza tym, że jest to inny świat. Ale jest taka, taka ciekawostka, bo te wydarzenia się dzieją w 2013 roku. A w świecie MfiS ten przewrót był w jakimś tam konkretnym miejscu w czasie, ale nie tak dawno, że to było 100 lat temu, 50 lat temu, tam nie, nie ma lat, więc nie wiadomo w sumie ile, ale oni się tak za bardzo nie postarzyli, ci bohaterowie, bo oni wszyscy ten przewrót i ten moment no, byli świadkiem, a... W, tych, w tym multiversum Kinga w 1999 no, roku było tąpnięcie i to tak pasuje te kilkanaście lat na tym, że to mogła być zbieżność, taka grubo szyta teoria, teoria spiskowa, że mogła być zbieżność czasu, kiedy y, tam się coś y, no, za, załamało i te wydarzenia w tym cudownym świecie przybrały tak dramatycznie zły, zły układ. No, to tak było w talizmanie, nie? że drobne jakieś zaburzenie w terytoriach spowodowało drugą wojnę światową w naszym świecie, nie, że te światy tak. się jednak odbijały. A że talizman był w uniwersum Mrocznej Wieży przez Czarny Dom, no to możemy sobie tak łączyć. Nie? No i jeszcze grubo szytenić mi nawiązanie to Charlie Reed, czyli Charles McGee Reed, Charlie McGee. To bohaterka podpalaczki. Mm -hmm. Ale mówię grubo, gruby mi się te. Ja z kolei się śmiałem, bo jest tutaj Christopher Polej, który jest bardzo złym człowiekiem, a ja pracowałem 7 lat z kolesią, który miał na nazwisko Polej, dokładnie tak pisane, także za każdym razem jak on się pojawiał, to miałem banan na gębie i mu miałem wklejać i pisać co, co bardziej soczyste e, fragmenty. Natomiast wiecie co, bo tak się ślizgamy i mówimy, że przejdziemy do tej strefy spoilerowej, jak to w Radio Eska, nie? Tak naprawdę umówmy się cały czas gdzieś tam balansujemy sobie po spojreni. Ale nie jesteśmy. I... I... No, no, i właśnie za chwilę będzie tak, że my stwierdzimy, że przechodzimy do strefy spoilerowej i nie będziemy mieli o czym gadać, jak to zwykle bywa. Więc ja bym może może podsumujmy i ewentualnie, chyba że chcecie to podsumowanie na koniec zostawić. I, nie, 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 możemy teraz. Krótko. I jeśli macie coś do powiedzenia spoilerowo, to wtedy wejdziemy. Czyli podsumujmy, jak nam, jak wam się, jak oceniacie, jak wam się to podobało, czy polecacie, nie wiem. Więc ja mam taki problem, że czytałem się to w. Mimo e, niesprzyjających okoliczności przygody, umiarkowanie dobrze. E, czy, ten styl kinga mi pasuje. To tłumaczenie polskie jest e, w porządku. E, więc e, w pewnym sensie mógłbym powiedzieć, ok, polecam, ale z drugiej strony, hmm, no właśnie, to jest. E, ja, ja też nie znam rocznej wierzy, tak? Nie znam talizmanu. Jagger na przykład powiedział, że jemu to pachnie talizmanem, więc on w ogóle nie będzie tego dotykał. I tak naprawdę nie wiem, komu to można polecić tak e, zupełnie otwarcie, bo mimo, że mi się to czytało dobrze, no to fanom e, po prostu horrorów od Kinga pewnie bym e, jednak, no nie polecał właśnie opowieści. E, fanom czego? No właśnie, fanom intertekstów, fanom e, baśni, może fanom, nie wiem, no Kinga jako takiego konstruktu skomplikowanego w sensie nie trzech jego książek na krzyż, tylko właśnie Kinga jako człowieka, tak autora i człowieka, żeby spojrzeć z, jego, z perspektywy jego postaci na właśnie te wątki alkoholizmu i wątki tutaj światotworzenie, cetera, no spoko, ale to nie jest Mam wrażenie, książka do takiego bardzo szerokiego targetu. Ona może zostać przyjęta przez masę ludzi, może zostać przeczytana z jakąś tam przyjemnością, ale nie wiem, no na przykład nas na przykład z Kingiem też by mi na pewno nie polecił, nie? Bo to jest taki bardziej ciekawostka w jego twórczości, chyba. No, mimo wszystko, nietypowy King. Znaczy, ja, ja bym no. powiedział, że to właśnie jest obraz Kinga, takim jak, jak on pisze teraz. Bo to nie jest tak, jak mówisz, dla fanów horroru, no okej, okay, ale horory to się u Kinga skończyły, no, w, moim zdaniem, w latach 80., no, ktoś bym powiedział, w latach 90., -tych. a King y, przeszedł tą dużą ewolucję, no i to, to jest jego, y, ta książka i ta, tak jak mówiliśmy o tej, ta, ta multigatunkowość tej powieści jest obrazem po prostu Kinga takim, jakim on jest i jaki jest on aktualnie. Więc ja uważam, że to może być książka na początek. A to, czy ktoś, ktoś pozna jego styl, sposób w jaki opowiada, i później już może szukać sobie gatunkami, bo King pisze, no teraz w swojej bibliografii, ma swoje tam podejścia do wielu gatunków. Horror, no przecież horroru to od Kinga nie mieliśmy już od chyba dawna. No to co było ostatnio horrorem? Przebudzenie? No. Takim, ale to też takim nietypowy. No też taki nietypowy, ale no to bo powiedzmy, że to, to był horror, tak? Znaczy outsider ja też jako horror e, to, czytałem no, tak naprawdę. Okej, okay, tak, tak, to Outsider, no ale to widać pomiędzy Outsiderem, a y, Przebudzeniem i teraz do tej książki, no to jest, jest y, są, są przerwy. Mhm. Także pod tym względem ja uważam, że to książka, no taka książka na nasze czasy, Tak King pisze i taki jest. Ja mogę ją polecić właśnie nawet komuś początkującemu kogoś, to, kto chce taką luźniejszą, e, niewymagającą. Na, na pewno można ją polecić właśnie takim czytelnikom, którym się Talizman podobał, bo tacy są. No, mhm. no to wtedy pewnie tak, tak. Jest mhm. bardzo dużo, a za chwilę ekranizacja talizmanu, więc w sumie się ten target powiększy. No tak, ale właśnie myślę, że tu, no tutaj bym tak, target się, target się powiększy, ale to ja nie, no, nie liczyłbym na to, że talizman zyska nagle taką szeroką rzeszę, bo nawet to jak ty mówisz, że tam zastrzeżenia spore masz do talizmanu, bo to nie jest taka jednoznaczna ocena, ale nie tutaj o talizmanie. Tak przywołujemy, przywołujemy, bo tu te porównania są oczywiste, ale to nie, nie o tej książce mówimy. Znaczy, mnie się ta książka ogólnie podobała. Nie sądzę, żebym do niej wracał, ale też przez ostatnie tam, nie wiem, 15 lat nie wróciłem w zasadzie do żadnej Książki poza Gwendy, którą przeczytałem, żeby wejść gładko w kolejne tomy. Ona mi się bardziej podobała chyba niż Talizman, chociaż ma też teoretycznie gorsze rzeczy, bo w Talizmanie jednak wiemy od początku, do czego to prowadzi. Mamy jakieś, no wiemy gdzie idziemy. Tutaj nie wiemy tego. Ja naprawdę nie wiedziałem. Pierwsze 250 stron jedno, potem ratowanie psa, ale to się kończy, potem co innego, no nie wiesz. masz te... Ja nie, nie przepadam za takimi książkami. Yy, niby czytałem całe uniwersum metro, znaczy większość, dużo tego, co było wydane w Polsce, ale to też była rzecz, która mi się nie podobała w metrze 2000. 33, że no nie wiemy, koleś idzie, chociaż tam też niby ma jakiś cel. Ale ja wam powiem, że jak ja zamknąłem już tę książkę, to miałem o niej dobre zdanie. Bo zrozumiałem, że King od początku mi mówił co on pisze. Zrozumiałem trochę dla kogo to jest. Zrozumiałem, że to jest taki świat a nie inny, a nie bardziej rozbudowany i no, są tutaj naprawdę fajne rzeczy, jest trochę przeciągnięć, ale mm, ja nie mam złego zdania o tej książce. Mi się dobrze czytało. To nie jest nic, co mnie na glebę rzuciło. Ale ja, nawet teraz, wiesz, minęły ile już? Ponad dwa tygodnie od przeczytania. Gdyby to była zła książka, to moje wrażenia by były coraz gorsze, bo to tak zazwyczaj jest. Dostrzegałbym coraz więcej rzeczy, które mi się nie podobały. A ja mam w zasadzie takie samo zdanie. Tak jak zamknąłem tę książkę i, i powiedziałem, że, że jest całkiem nieźle, że na pewno nie jest jakoś super źle. To, to nie jest pozytywna opinia, ale, ale byłem zadowolony po zamknięciu książki. Ja się bałem w ogóle tego. Zakończenia, nie? Jak już tam zostało mi ze sto stron. Ale właśnie, to też nie jest tak, że mnie się coraz, że ja o niej myślę coraz gorzej. Ja mam względem tej książki w miarę ciepłe uczucia, tylko właśnie przez to, że dosłownie Jerry, tak? Zapytał mnie o wrażenia wczoraj, i jak mu miałem przekazać, to tak nagle stwierdziłem, że w sumie nie wiem, jak mu to do końca polecić. Powiedziałem, że główny, znaczy właśnie główny bohater jest spoko, tak? Można z nim przez tę historię przejść z umiarkowaną właśnie przyjemnością. I tyle, nie? Więc. Ja Jerry mu akurat nie polecił, chyba. Bo wiem jak on bardzo, jak mu się bardzo nie podobał talizman, a mm -hmm. osobie, której się tak bardzo nie podobał, mnie się aż tak bardzo on nie nie podobał. Za, ja czytałem talizman trzy razy, pierwsze dwa nawet całkiem nieźle, dopiero teraz za trzecim razem e, kilka rzeczy mnie tam troszeczkę e, nie bardzo mi pasowało. Ale osobie, której tak bardzo się talizman nie podobał, to ta książka też raczej chyba nie podejdzie. Mm. Ja tak powiem, że bardzo bym chciał, żeby to był o, talizman trzeci. No ale nigdy nim nie będzie i nie będzie talizmanu trzeciego, więc no, tak to tak to zostawmy. Ale rozumiem Ciebie doskonale. No dobra, to ustaliliśmy po pięciominutowej strefie spoilerowej, że nie ma sensu robić strefy spoilerowej, więc to, co nagraliśmy... Yy... To no, może sobie polecieć, tak naprawdę, to znaczy zostać wycięte. Polecieć w sensie, jak pierwsza wersja Kerry do kosza. Natomiast my tę rozmowę po prostu zakończymy. I mam nadzieję, że jeśli nie czytaliście książki, to chyba nie popsuliśmy Wam, bo nie wchodziliśmy jakoś bardzo w szczegóły. A ja Panowie za tę rozmowę Wam bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Zawsze fajnie jest pogadać i trochę wymienić się wrażeniami. Ja też bardzo dziękuję. I do usłyszenia na, przy kolejnej. Powieści Kinga. A my się usłyszymy już niedługo. Dużo creepshow przed nami, mam nadzieję. Za chwilę październik Szader ogłosi ramówkę, urwie nam tyłek od uszu. Także będziemy się słyszeć, mam nadzieję, często niedługo. Natomiast za dzisiaj słuchaczom również dziękuję. Do usłyszenia niebawem. Cześć. 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 Fairy Tale, new from Stephen King.